Siemaneczko, drodzy ludzka, z tej strony wasz Hansardek. A to jest już szósty odcinek z serii Hearts of Iron 4 ZSRR. Tak, dobrze słyszycie. ZSRR, tak. Troszeczkę minęło od ostatniego nagrania. I teraz postanowiłem sobie puścić, troszeczkę zwoleja. Jak widzicie, troszeczkę czasu upłynęło. I co najzabawniejsze, udało mi się przeżyć tutaj przez linię niemiecką. Tak, posunęliśmy się kawałek do przodu. Udało mi się parę kociołków zrobić, przez co pozbyliśmy się ich wojska. Niemcy, nie wiem czemu komputer tak zrobił, ale razem z Włochami zabrali sobie stąd całą armię. I nam do mnie przerzucili, do mnie, tak? Wielka Brytania, co najlepsze, jeszcze anulowała gwarancję niepodległości Turcji, więc ja jestem bardzo... A, super. Guzik z tego. Ja jestem bardzo zadowolony, że nie tak, że przedostajemy się przez tereny polskie do Niemiec. To jeszcze może za niedługo pójdziemy na Włochy. Najlepsze, że Lizbona jest już no, już 27%, co prawda? Ale 27% to zawsze coś, nie? No to dobra. Ja jestem strasznie zadowolony, że jakoś tam to idzie. Najlepsze było to, że oni po prostu... Komputer nie wiem, co zrobił. Ja tutaj po prostu... Udało mi się 24 oddziały. O, Hiszpania dołączyła do wojny. Teraz będą się z Portugalią bić. Dokończmy to, co chciałem powiedzieć. Super. Mi się udało tutaj, w tym porcie i tu zrespić. Odwróciłem uwagę. Odciąłem. Odcinałem oddział po oddziale. No i to zdało efekty, drodzy widzowie. Dzięki temu organizacja przeciwnika spadła. Z czego ja jestem bardzo dumny z siebie. Mamy mamy 5 milionów manpowera. Jak tutaj sobie Portugalia radzi. O, już przegrała Portugalia z Hiszpanią. Wiecie co? My byśmy jeszcze zwiększali... tego komunizmu w Wielkiej Brytanii. Wolałbym mieć Brytyjczyków po swojej stronie niż po przeciwnej. Dziwne, nie? A oni wam gwarantują niepodległość? Abyś nie zacząłem uzasadniać, ile mi rośnie. Uhuhu. Dobra, niech to dalej idzie. O, te oddziały super. Przestańcie się tutaj do Wiednia narpie. A te do Bratysławy idą. Jak tam Portugalia sobie radzi? Lizbona jeszcze nie upadła. Ale przegrywają. Włochy wpuściły aliantów do siebie, ale trzymają się Włosi. Trzymają. Jak tam Węgry? Węgry. Po niczyjej stronie. Ciekawe. Zaprosiłem też Rumunów do siebie. Oni się zgodzili. Wojna radziecko-szwedzka, od tego się wszystko zaczęło. O, fajnie. Ale zaczyna już troszeczkę lagować. Za dużo tych jednostek. To nie było, jakby wojna się szybko skończyła, tak? Słowacja kapituluje. Dostaliśmy sprzęt, super. Litwa została. Czekajcie, co my w ogóle... Gdzie? W Portugalii... mało. Wielka Brytania, 10 tylko, mala... 13... Czekaj, co to jest?
Czyli... Wiecie co? Nie wiem. Przeczytajmy sobie. Wojna, którą toczy z nami Rzesza Niemiecka, zbliża się ku nieuchronnemu finałowi, więc... Czarne Królestwo proponuje zwołanie konferencji na temat przyszłości Europy. Sugerujemy podzielić terytorium niemieckie na wschodnie i zachodnie, dzięki temu na... Nie wiem, czy ja... odmówię, to czy coś się stanie. A zgódźmy się. Teraz zwołuję sojuszników. Konfederacja Jałtańska. No i co? No i co w związku z tym? Nic tu ciekawego nie widzę. O, nasi już zaraz do Monachium dojdą. 37 ataku. A oni mają, a my mamy 100 ataku i 500 obrony. Ładnie mamy. Pięknie, pięknie. Kawaleria szybciej może będzie w Monachium. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze Niemiecka kapituluje. Stop. Tu. Inaczej zrobimy teraz wszystkie dotychczasowe plany, kasujemy. Stosowe wszystkie plany kasujemy. O. Mam nadzieję, że nas nie oszukają. Że dostaniemy to, co nasze, nie? Dobra, więc teraz tak, ustawiamy wszystkie siły tu. Nie, ty nie, ty. Tu. Tu. A ten oddział idzie tu. Ten oddział idzie tu. Ten oddział idzie tu. Wow. Popsułem sobie armię, wiecie? Czekaj, 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 bo ja sobie popsułem. Co ty masz, gościu? Jakie ty masz bonusy? A, ty masz do czołgów, tak? Więc chyba tutaj dałem czołgi z tego, co nie mam. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma czołgów. Są! O, tu są. Tu, proszę, proszę, proszę. Jeszcze jeden czołg bodajże. Bo tutaj wrzuciłem, nie? Nie. Pichota. No to ten oddział. Proszę bardzo. Kogoś ja tutaj wywaliłem? Przypadkiem. Ej, chyba mi nie powiedzie, że tego, kogo wywaliłem, to już nie ma, nie? A jest, chłopie, nie załamuj się, nie załamuj się. No i ja nie mogę, no! Zobaczcie, drodzy widzowie, mam małe problemy, jak widać. Popsułem sobie szyki. Super. Cieszymy się moim nieszczęściem. Popsułem sobie nieźle szyki. Dobra, i tak. Kompania zmechanizowana. Jako tako zmechanizowana idzie tu. Wy tu. Inaczej.
inaczej. Ten. Wy macie tutaj do Bordeluxu dojść. Wy idziecie tu do granicy z Hiszpanią. Super. A ty, o, proszę bardzo. I ty masz za zadanie. Nie, czekaj, 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 czekaj. To są te, nie? Super, skasowałem mnie te, co trzeba. Wybaczcie, że tak się bawię, ale troszeczkę tego nie ogarnę. Wy tu, super. Ty i te twoje dywizje tu. I wzdłuż całej linii brzegowej. A raczej większości linii brzegowej. Odblokowujemy. Stać, stać. Ale tu jest zamęt. Wy tu. Zniszczymy te bunkry tutaj. Wy tu. Super. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay, broń będzie dobra. O tyle ciężarówek więcej. Bombowców więcej potrzebujemy. Super. I teraz się zacznie. Zjednoczone Królestwo, dawaj mi to. Dawać. Rzesza Niemiecka. Super, jeszcze państwo włoskie. Ale mało dywizji mają, nie? Czyżbym to dzień. Super. Artyleria przeciwpancerna zbadana. Jestem trochę zacopany, nie przyznaję. Przyznaję się bez bicia. Ale wszystko damy tu, tu. Teraz stali mi brakuje, no super. Dobra, wy już wkraczajcie do akcji. Oj, co jest? O, mini lag, super. Super, tu, tu. Okej, okay, jak fajnie. No, wróciłeś do łask. Super. Posiłki, czy dojdą? Dojdą posiłki. Pokonamy was. Ale ładnie się tutaj Portugalia wbiła, ale tu już... Czy Portugalia straci Lizbonę, czy nie? Hiszpania nie może. Nie może dać sobie rady. Uhuhu, jak dużo tego potrzebujemy. Super, lepszy sprzęt. 41 nie mogę. Nie, 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 nie. Właśnie, przemysł cały tutaj zaniedbałem. A, i tak nie mogę, dobra, fajnie. Czas badań by się przydał. No, powiedziałbym, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Super. Dobra, nasi się pchają. To oddam Rumunii. Rumunia będzie chyba chciała sobie to wziąć. Tak myślę. Okej. Okay. Jak tam Portugalia? 23% dopiero. Ciekawe. Królestwo? Uuu, ładnie. 6%. Maleje mi to.
czemu. Dobra, z Norwegii zrezygnujemy. Plus 18. Dobra, ale mamy bardzo niską stabilizację niestety. Dobra, jak moje wojska najpierw dojdą na front, potem zaczniemy coś robić. A jest łoskiem, to jest... Operacja na wielkim froncie. Zorganizowanie by się przydało. Gdzie to jest? A to jest tu w Japonii, okej. Szkoda, że nie mam punktów. Bym chciał tutaj w Turcję wjechać. Przydałoby się. Jest napisane, za ile to będzie gotowe? Nie. Dobra. Wy tu i tu. Się przetrzyjcie. A, dobra. Zapomniałem, że mam zatrzymany czas. Tu już jak Włosi się bronią. Ale my ich masą zalejemy. Ile my straciliśmy? 600 tysięcy, ło. Żukow, choruje. Kontuzja Żukowa. Nie, wy do Genui. Czołgi do Genui. Pojadą. Tak, a właśnie jak z lotnictwem. No, powiedziałbym nieźle. Tutaj przegrywam w Alpach. Ale to mniejsza z tym. Dobra, ty. Wiesz co? Ja bym chciał, żebyś tutaj swoje wszystkie oddziały. Albo nie, nie. Tu ustaw w jednym miejscu wszystkie oddziały i daj mi tylko tych. Tych sobie odłączymy i wy stąd macie lecieć tu. No. O, Wielka Brytania już tam już robi ten nalot. Słuchaj, wy możecie tutaj wjechać? Możecie, super. I odetnijcie ich przy okazji. Ile to potrwa? W sumie krócej niż jeden dzień, okej. Czołgi mi wkroczą do akcji. O, proszę, ładnie. Do Bolonii wchodzić mi. Co z Bolonia jest? Nowa Europa powstanie. A Węgier nie możecie mi dać. Nie, nie chcecie nawet. Nie lubicie mnie. Oj, wy niedobrze. Pancerniki damy więcej. A tu w czołgi damy. No i teraz sprowadzanie. Eksport. Źle to wygląda. Bardzo źle.
Ale plus jest taki, że się ruszyliśmy w końcu, nie? No. Komuś plany wyłączyłem, ale nie wiem komu. Ciekawe. Kto ty? To jesteś ty, tak? Tu. I tędy. Piechota konna. Tędy pójdzie. Nie, od Sin nic nie chcemy. Ładnie. Dobra. Zobaczymy. Chociaż nie, tu mają port, więc... A nie, nie mają portu. Dobra, port jest dla mnie, okej. Okay. Super, czołgi jeszcze tutaj wkroczą do akcji. Jak to wygląda? 17 ataku, 11, 5... Co, jakie wy minusy tu macie? Tu czy kilka bitew, brak zaopatrzenia, nie można przebić. Kawalerio. Łosi mają małe problemy. Co to jest? Rumunia, 13 dywizji. No, okej. Nie, inaczej. Tu Rumunów wyślemy na daleką Syberię, tam na granicę z Japonią. Wy nie jesteście mi tutaj na razie potrzebni. Gdzieś jeszcze są zbędne jednostki na razie? Nie, nie ma, okej. Super, zbrojniówkę zrobiliśmy. Kolektywizm. Aj. Super. Pojednanie z Japonią. Oj, oj, oj. Tu, a te dywizje tu. Musimy się przedrzeć, a nasza kawaleria jak? Jadą? Jadą chłopaki, jadą. Obcy radarowcy jadą, nie? Pff, 32% zaledwie mamy. Portugalia pada. Ucia lala. Ale mało, 700 tysięcy kontra 2, 30. Nie jest źle, bym powiedział. Nie jest źle. Ten i ten oddział bym chciał, żebyście wy z tego portu tu. Okej, proszę bardzo. Jak będziecie gotowi, to płyniecie. Super, jest. I szybko do Rzymu. Przejmujemy punkty. Wierzę, że coś wpadnie dla nas. Taką mam nadzieję. A czy tak będzie, to zobaczymy. Ło, długo. Długo, długo. Przedrzeć się, błagam. Co jest? Ciałki zrobiliśmy. Tego gdzie ja tu posiałem. A tu, dobra.
idziecie tu. A. No. Albo nie, 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 nie. Zrobimy to tak, tak, tak. Wiem, kombinuję, kombinuję. Nie miejcie mi za złe, drodzy widzowie. I pomóżcie tu. O. Potwierdź. Wiem, że dywizje żadne się nie szkolą. Wiem. Super, nasi się wbijają. Jak Brytyjczycy nie mogli, to teraz my możemy. Bunty, wszędzie bunty, super. Oh yeah. A wy ich może byście zamknęli? Czy tu port, czy co? Że tak... Przepraszam. Przepraszam. Brak zorganizowania. Zgaduję. Ale i tak trzymacie. Dajcie. Nieźle w kość. No, organizacja bardzo słaba. Chciałbym, żeby to polskie dywizje doszły do Madrytu. Więc wy tędy... Wy przestańcie atakować, bo to nie ma najmniejszego sensu. Za ile tutaj idziecie? Za... 2 dni, okej. Więc przebierać nogami za matkę Rosję do Madrytu. Co tu jest? Co to takie... Dobra. Patrzcie, polskie... tak, jakie polskie. Pierwsze rosyjskie oddziały wchodzą do Madrytu. I Madryt jest nasz. Tutaj, do Lizbony. Teraz do Lizbony marsz. Dziękuję. O, tu się przebić nie możemy. Co jest? Wypchali was? No, nie mówcie. Nie mówcie, nie mówcie, że was wypchali stamtąd. Błagam. Jeszcze raz, desant od nowa. Pomóżcie im, dożymy. Jak, nieważne jakie straty poniesiemy, musimy się dostać do Rzymu. Musimy. Czemu nie mogę produkować tych czołgów? Wszystko jest tutaj zniszczone. Okej, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Przestarzały sprzęt trzeba wymienić. Przestarzały też trzeba wymienić. O, dobra, zrobimy tak. Super, super. No i czego nam brakuje? Aluminium. Tego nie pomalujesz. Jest, patrzcie. Powstała komuna francuska. Gdzie? To? Tak. Komuna francuska. Czemu nie mogę? Bo jest członkiem aliantów. Fajnie. Psz. Super. Okej, to wy idźcie tutaj do Sewilli. Dobra, niech tam róbcie co chcecie, ale ten jeden oddział ma iść do Sewilli. Za ile? Ile tutaj idziecie? Za 6 dni. Okej. Okay. Trzymam was za słowo. Teraz Hiszpania skapituluje. Potem państwo włoskie. I dziękuję. Jest happy end. O, już moje czołgi płyną. Patrzcie. Czemu wy nie możecie wygrać z kawalerią? 80 obrony, a ja mam 1 ataku.
powiem tak, bardzo fajnie. Zacieśnić więzy z Niemcami, których już nie ma. Okej. Mi to odpowiada, wiecie? Wiem. Co jest? To jest nasza kawaleria? Nie, piechota to jest. Wyjdźcie do tej Sewilli, mimo wszystko idźcie do Sewilli. Odciągnijcie uwagę od naszych. Za dzień, za jeden dzień i 16 godzin tam dojdziecie. Ohoho, albo i nie dojdziecie. Super, albo i nie super. Przedostaniecie się? Nie. Uff. Ciężko, ciężko. Tutaj tymi desantami zrobić nie mogę. Więc dobra, zrobimy to tak, żeby się. Tutaj wycofacie. Stop, stop, stop. Okej, fajnie. Hiszpania skapitulowała. Mogę wam te plany pousuwać, bo to nic nie daje. Pod jedną dywizję damy to. Super, zorganizuj mi wielki desant na Palermo. Albo nie, nie na Palermo, tylko na obok Palermo. Tu. Super. Zorganizuj mi to. Ej, oni nas wypchali, czy mi się zdaje? Super, z siły mamy. Zaawansowane siły morskie. Ja tu idzie. A, w Hiszpanii skapitulowali, okej. Czyli co, teraz... Wydłączycie tutaj, na front, okej, rozumiem. Rozumiem. Dobra, to jeszcze was tu dorzucimy. Włochy zostały. Tylko Włochy. Tylko Włochy zostały. A Japonia? Co wy robicie? Macie własną frakcję. Okej, własną frakcję to bardzo proszę. Wiecie co? Drodzy widzowie? Wiem, że wygrywamy, że prowadzimy. Ale tutaj byśmy już chyba zakończyli. Nasz szósty odcinek. I zobaczymy się w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Co wy na to? Dobrze, świetnie. Więc robimy tak. Czekajcie, co jest, o. Tylko jeszcze zobaczę, czy mógłbym coś tu podbić. 8 punktów mi brakuje, no słabo. O, super. Dorzucimy jedną fabryczkę. Może nawet... Wszystko damy tu. Tu wszystko damy. No i czołgów budować nie mogę. Co za pech. Tego nie potrzebuję. Więc dobra. Nadmiar mamy rzeczy, z tego co widzę. Spory nadmiar. A to mniejsza z tym. Więc tak, drodzy widzowie. Drodzy widzowie, tutaj się z wami pożegnam. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Hej, cześć i czołem, narka.